Idziecie na łąkę. Tak. Na romantyczny spacer, ok? Tak. Macie przynieść cały bukiet dużych, pięknych, długich kwiatów. Dobrze? Dobra. Ale wiesz, że tam są kleszcze? Bez kleszczy potrzebujemy. Zbieranie polnych kwiatów miało swoje konsekwencje. Musiałam biegać po łące, jestem cały pokut i nie miałam kleszczy, więc kurczę, trochę tragedia. Nie ma. Co? Nic. Z kwiatów powstanie wiecha, ukoronowanie pierwszego etapu budowy. Dom marzeń jest już w stanie surowym, zamkniętym. Słuchajcie, nadejszła wiekopomna chwila. Jak się kończy stan surowy budowy, jest tak zwana wiecha. Trzeba przybić ostatniego gwoździa. I teraz słuchajcie, pytanie do całej grupy. Wyznaczcie osobę, która najlepiej pracowała według was. Ja proponuję Roberta. Ja też proponuję Roberta. Ja tak samo. Też Roberta. Niech będzie Robert. Wybrany zostałem jako osoba pracowita. No było mi bardzo przyjemnie i zaskoczony byłem, że tak ludzie mnie spostrzegają. Robert został wybrany takim pracownikiem najlepszym. Chyba zasłużenie było. Znaczy nie. Nie? Patrycja, złoty gwóźdź. Przyjmij ten oto gwóźdź na świadectwo mojej wierności temu domkowi. Ej, ej, dobra, dobra, ty już tutaj wiesz. Nie rób z tego wesela. Sorry, ale Robert jest doświadczonym pracownikiem na budowie. On prowadził różne prace budowlane razem z Ewą. To może ja zaproszę wszystkich do gabinetu stomatologicznego i zaczniemy czyścić komuś kamień. Słuchajcie, kochani, dziękuję wam ślicznie. Pamiętajcie, że to jest wasz wspólny gwóźdź. Wbity moimi rękoma. Chciałem uwieńczyć nie tylko samą wiechę, ale i emocje, uczucie tych wszystkich ludzi, żeby też wiedzieli, że są razem. Mam wrażenie, że oni troszeczkę grają. Grają osoby uduchowione, spokojne, yoga. Jeszcze wysoko, jeszcze, jeszcze. To są ludzie, którzy chcą dojść do celu mocno po trupach. Macie uwagę. Uważajcie ręce. Dobra, dobra, dobra. To z drugiej strony weź. Z drugiej strony będzie lepiej. Tamte dwa gwoździe, Masz dwa gwoździe jeszcze. Zauważyłem w wielu oczach taką iskrę, że ja chcę tu być. Super, cudownie. Teraz widać już wszystko, jest tak piękne. Z każdym dniem już lepiej budujemy, lepiej pracujemy i owoc coraz bardziej jest dojrzały. No, słuchajcie. Ekipa świętuje w szampańskich nastrojach. Za to, żeby się budowa nie rozpadła. Dobra. Za wspólny finał. Za nasz dom. Za nasz dom.